rozpoczyna z kamerami do niego. Czas, żeby wykryć przepływ każdego strzyka, gdyby któryś się zawinął, albo byłby niedrożny, on zdejmie automatycznie kubek. Robot ma olbrzymią przewagę na ziemi. Z 360 stopni, bez względu otwory, robi dokładnie tak samo, jak mi się kazało. Nie ma gorszych, lepszych dni. Jak się zepsuje, to po prostu stoi. Nie ma to psychologicznie, że zrobi to, że coś się pomyli, coś zgubi. Nie, on ma po prostu stałą rutynę, na którą mamy wpływ. Tak, co 20 tysięcy doli tego robotu, co 10 tysięcy doli wymieniamy gumy, no i minimum raz dziennie.